Jest już wrzesień i po raz pierwszy spotykamy się z Państwem w tym tunelu właśnie pod logiem UPL i pod hasłem projektu Pronotiva. Czym to ma być? Mają to być rozwiązania, które mają na celu podniesienie jakości zdrowotności i utrzymanie plonu tutaj owoców jagodowych w jak najlepszej kondycji i jak najdłużej. Jest wrzesień, my stoimy przy odmianie Enrosadira, sadzona w tym roku na wiosnę, więc widać, że wigor tych roślin jest przeogromny. Na początku chciałem Państwu powiedzieć o tym, co tutaj stosowaliśmy, żeby te rośliny wyglądały tak, jak w tym momencie wyglądają. Sadzenie, to wiadomo, sadzonki były tutaj kupione jako sadzonki zielone, w multiplatach posadzone w maju. Zdążyły nam tutaj dorosnąć. Jako produkty takie stymulujące stosowane było Goteo po to, żeby wspomóc rozbudowanie systemu korzeniowego. Później wiele nie trzeba było, ponieważ temperatura w tunelu jest sprzyjająca do wegetacji i nawet te wiosenne chłody niczym nie przeszkadzały. Jedynym, co nas zaskoczyło, to mianowicie przędziorek i gdzieś w połowie lata okazało się, że te liście dolne są bardzo zmęczone, bardzo zaatakowane właśnie przez przędziorka chmielowca. To, że zostało tutaj wykonane zwalczanie, to jedno, ale już właśnie od połowy lata weszliśmy z programem stymulowania wzrostu i stymulowania również rozwoju kwiatostanów. Jako pierwszy zastosowany został produkt Asahi właśnie po to, żeby te liście, które były lekko uszkodzone przez przędziorka, podciągnąć w swojej kondycji, żeby mogły one te rośliny odżywiać jak najmocniej. Normalnie nie robimy tego w pełni lata, ponieważ ten wigor roślin z reguły jest dość mocny. Tutaj poszło oczywiście to właśnie w tej reakcji na warunki stresowe. Od początku kwitnienia stosowany był produkt BM Start, czyli produkt oparty o wyciągi z alg morskich, mający na celu właśnie rozbudowanie tego kwiatostanu, stworzenie jak największej ilości pąków kwiatowych i tego, żeby te owoce mogły wyglądać tak jak teraz, żeby były jak największe, jak najjędniejsze. Teraz jest już wrzesień, tak jak już wspomniałem, i zależy nam na tym, żeby te owoce do samego końca dorastały nam w jak najlepszej jakości. Dlatego też od kilku dni został zastosowany produkt Kalibra, który będziemy stosowali w odstępach 7-dniowych i myślę, że spokojnie jeszcze 3 zabiegi zostaną wykonane, tak żeby do samego końca, czyli wręcz do pierwszych mrozów, te owoce były idealne, wyrównane i mieściło ich się jak najmniej w jednym opakowaniu, czyli żeby były jak największe. Oczywiście to, co my robimy tutaj z jednej strony produktami UPL-a, to jedno, z drugiej strony idzie tutaj ochrona i nawożenie. To, na co stawiamy, to oczywiście dokarmianie dolistne czy też doowocowe wapniem. Tutaj podawane są produkty, gdzie wapień skompleksowany jest aminokwasami, właśnie z połączeniem z tą naszą biostymulacją. Tak jak wspomniałem, wszystkie te rozwiązania typu BM Start, Asahi, Kalibra można spokojnie łączyć z rozwiązaniami czy to fungicydowymi, czy też innymi nawozami. Tutaj, jeżeli chodzi o ochronę, głównie przed szarą pleśnią, w tym momencie idą tylko produkty biologiczne oparte o grzyby, o bakterie. Z racji tego, że te owoce trafiają bezpośrednio na markety, trafiają bezpośrednio do spożycia i też bardzo dbamy tutaj o normy pozostałości. Jedyne, co nam tutaj zostaje w tym momencie w owocach, to jakieś pozostałości właśnie tych środków, które były stosowane przeciwko zwalczaniu przędziorka. Co ciekawe, tutaj na jednym kawałeczku mamy taki kawałeczek wydzielony, gdzie prowadzimy wdrożenie i owoce nie są kierowane do sprzedaży. Testujemy stosowanie laminaryny i stosowana jest ona systematycznie w odstępach 7-dniowych. Pozwoliłem sobie zebrać owoce z tego poletka i porównać je z tym, gdzie laminaryna nie była stosowana. Jeżeli chodzi o jakąś zdrowotność owoców bezpośrednio na roślinie, tutaj nie ma większych różnic, ale po symulowanym obrocie procesy gnilne tam, gdzie nie była stosowana laminaryna, zachodziły dużo szybciej. Także widać, że ten produkt, myślę, że będzie w przyszłości mógł zagościć w malinach, kiedy tylko zdobędziemy na niego rejestrację. Chociaż jest to laminaryna, nie zostawia nam żadnych pozostałości. To, co będziemy chcieli robić w tym sezonie i też w sezonach kolejnych, to właśnie rozwijanie takiego profilu działania pod hasłem Pronotiva, żebyśmy zarówno my mogli jako UPL mogli znaleźć nowe rozwiązania do stosowania w branży owoców miękkich, a również plantatorzy zapoznawali się ciągle z tym, co prezentujemy na rynku, bo UPL to nie tylko kaptan, ale też bardzo szeroka paleta rozwiązań, które stają się coraz bardziej potrzebne, a jeżeli mówimy o uprawie tunelowej, to m.in. basamit, czyli fumigacja gleby, i myślę, że z tym też będziemy się borykali w tym gospodarstwie.
W innym już obiekcie na przyszły sezon będzie zakładane kolejne, będzie kolejna plantacja już w miejscu, gdzie wcześniej maliny rosły i tam też będziemy chcieli wejść właśnie z odkażaniem gleby basamidem. Na dziś to tyle. Myślę, że jako taki wstęp do tego, co będziemy robili przez najbliższe lata, to wystarczy, a to logo Pronutiva myślę, że zagości w wielu miejscach, zarówno tutaj w rejonie centralnej Polski, ale również na innych plantacjach jagodowych. Dziękuję i do zobaczenia.